Witam szanownych Państwa, z tej strony atrakcyjny Adam. Dzisiaj jest 7 listopada 2024 roku i my aktualnie znajdujemy się w Leśniewie. W tej lokalizacji budujemy przepiękny budynek piętrowy. Projekt nazywa się Lisa z pracowni projektowej Dobre Domy. Jesteśmy w trakcie montażu, gdyż dzisiaj jest czwartek. Jutro planujemy zakończyć montaż ścian parteru. We wtorek, gdyż poniedziałek jest świętem, we wtorek jedziemy na kolejny montaż w inną lokalizację w okolice Elbląga, a już w środę wracamy do tej przepięknej miejscowości, która nazywa się Leśniewo, aby móc przystąpić do prac związanych ze stropem, gdyż w przypadku budynków piętrowych wykonujemy strop monolityczny. W tym przypadku będzie to strop prefabrykowany typu filigran. Zapraszam do środka, opowiem troszkę więcej. Widzimy, tutaj jest pięknie rozstawiony dźwig, czeka na ostatni transport elementów. Mamy godzinę, już mówię, 11:20. Prace rozpoczęły się około godziny 8. Tutaj znajduje się dosyć sporych rozmiarów garaż, będzie brama wjazdowa. Wszystkie elementy posiadają progi, te progi są wycinane, żeby wszystkie elementy były montowane na ciepłych poszerzeniach, czy też ciepłych progach, tak jak w przypadku rozwiązań z bramą garażową. Zapraszam do środka, wejdziemy przez otwór wejściowy. Prosiłbym tylko kamerzystę, żeby zamknął za sobą drzwi, żeby nie generować przeciągów. I w tym momencie znajdujemy się w kuchni. Mamy tutaj przepiękne okno, które będzie miało widok na ulicę. Mamy już przygotowane podejścia pod wodę i kanalizację. Wcześniej podejścia kanalizacyjne szykujemy, tak jak tutaj w płycie fundamentowej. Wszystkie puszki standardowo są osadzone. No i mamy niepowtarzalną okazję zobaczyć, jak wygląda połączenie tych ścian. W przypadku budynków piętrowych mamy tak zwaną obudowę wieńca, gdzie nie jest wymagane wtedy szalowanie po stronie zewnętrznej. Jest to zdecydowanie ułatwienie, a samo połączenie odbywa się za pomocą takich specjalnych łączników pętlowych do prefabrykacji. Dochodzi drugi element, łączniki z drugiego elementu, jest przepuszczany pręt i te łączenia są zalewane, a później to wszystko za pomocą wytyków i zbrojenia górnego, dolnego jest łączone z całą płytą stropową. Zapraszam Państwa do salonu, gdyż tutaj jest taka ciekawostka. Przede wszystkim proszę spojrzeć na ten piękny widok, na zalesienia, który tam widnieje. Tutaj mamy taką ciekawostkę, gdyż kawałki ścian będą wysunięte poza ścianę, w której będzie się notabene znajdowało przepiękne okno trójkątne u góry. Te wysunięcia pełnią formę pewnej ozdoby. Tutaj możemy znaleźć przepiękną ścianę pod telewizor. W niej został również wykonany specjalny przepust, tak żeby te wszystkie przewody później nie zwisały nam tutaj, prawda, do szafki RTV, tylko żebyśmy mieli możliwość ładnie ukryć jej w ścianie. Co mogę więcej powiedzieć? Na ten moment z mojej strony to wszystko. Widzimy się w kolejnym materiale, kiedy już postawimy parter i przystąpimy do stropu, gdyż materiału o stropie bardzo dawno nie było, gdyż nie ukrywam, że z budynkami piętrowymi skupiamy się na terenie pomorskim. Budynki parterowe realizujemy w całej Polsce.